Pojemnik żółty, na nim napis metale i tworzywa sztuczne, a to oznacza, że znaleźć w nim mogą się wyłącznie te oto odpady. To jest folia. I to jest folia czysta, prawda? I tej folii możemy rzeczywiście traktować, że to jest folia do posegregowania. Do tego dochodzą butelki PET, tak jak tutaj widzimy. I oprócz butelek PET jeszcze mamy w ramach tych odpadów, tak zwanych tworzyw sztucznych, jakieś butelki po płynach, po środkach AGD. Dochodzą opakowania wielomateriałowe. Nie chcę tu prezentować marek, ale generalnie opakowania wielomateriałowe po sokach i podobnych. Pojemnik zielony z napisem szkło w ramach recyklingu przyjmuje niewielką gamę produktów. Są to butelki szklane, ewentualnie słoiki. Wrzucamy tylko i wyłącznie to, bez żadnej zawartości. Nie musimy tego myć, płukać, doczyszczać. Wystarczy, że nie będzie tam śledzi, ogórków, tudzież innych produktów spożywczych. Jest jeszcze pojemnik niebieski z informacją, że do niego wrzucać należy papier. Z kartonów mamy albo gazety, albo tak zwaną dekturę twardą, którą możemy jeszcze dodać. Jakieś pudełka tego typu, które też się nadają do recyklingu. I w tym aspekcie papierowym to tylko się nadaje. Niby wszystko proste i przejrzyste, ale jak się okazuje, mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego do pojemników oznaczonych konkretnymi napisami wrzucają zupełnie inne rzeczy, które na pewno nie powinny się tam znaleźć. Mieszkańcy zadają pytanie, przyjechała śmieciarka, zabrała odpady niesegregowane i ja widzę, że to te same śmieciarki załadowała inne. Tylko jeżeli spojrzymy do jednego pojemnika i drugiego, różnicy często nie ma. W Ostrowcu opłata za wywóz śmieci segregowanych wynosi 7,50 zł, a niesegregowanych 14 zł. Jednak podjęte przez Ministerstwo Środowiska prace nad ustawą mogą skutkować aż czterokrotnie wyższą opłatą za niesegregację odpadów. Jeżeli w gminie Ostrowiec jest opłata 7,50, to opłata dla osób niesegregujących według projektu powinna wynosić 30 zł. I takie są niestety prawdopodobna nasza przyszłość. Tak wysokie opłaty ściśle związane są z zaostrzeniem unijnych przepisów. W Ostrowcu obecna norma, czyli 30% recyklingu, jest ledwo spełniana. Najgorsza sytuacja jest na osiedlach. Tam większość mieszkańców śmieci nie segreguje należycie. Ciągle rodzi się pytanie, no tak, ale co zrobić z tym, żeby ci ludzie lepiej segregowali? Takie rozwiązanie znaleźliśmy. Ono zostało już przetestowane w Ostrowcu. To rozwiązanie to jest presegregator. Presegregator to osoba, która na osiedlach zajmowałaby się segregowaniem odpadów do właściwych kontenerów. Jej zadaniem ma być nie tylko sortowanie odpadów, ale także porządkowanie placu przy altanach i edukacja mieszkańców. Funkcja presegregatora w ramach pilotażu sprawdziła się. Jakość surowca przywożonego do firmy Remondis była dużo wyższa. Teraz zarządzający firmą do wdrożenia rozwiązania chcą przekonać gminę, spółdzielnie i mieszkańców. Koszty zatrudnienia presegregatorów wliczone byłyby w czynsz. W przypadku segregatora, to mówimy o opłatach rzędu kilkudziesięciu groszy. To są opłaty rzędu 50, 60, może 80 groszy. Mniej niż złotówka miesięcznie na jedno gospodarstwo w porównaniu do obecnych 14 zł, a w przyszłości 30 za niesegregowane odpady, to znacząca różnica. Do tej pory broszury informacyjne, pikniki ekologiczne i szeroko rozumiana edukacja dotycząca recyklingu swoich funkcji na zadowalającym poziomie nie spełniały. Być może w przyszłości zmieni to właśnie presegregator.